Hej, witam was, tutaj Dominik. W dzisiejszym filmie chciałem wam pokazać, jak umyłem deskę kompozytową u mojego klienta. Wydaje mi się, że po obejrzeniu tego odcinka każdy będzie w stanie wykonać to samodzielnie. I jeszcze tylko przypomnę o wciśnięciu suba, łapki i dzwonka i możemy zaczynać. Zobaczcie. Fajna taka wiata, to się wszystko przesuwa. Natomiast jak wygląda deska? No to już widzicie. Mam nadzieję, że widać, bo mi tutaj świeci słońce. Jest tutaj dużo zielonych glonów, no część liści. Natomiast chyba najgorzej, tak w cudzysłowie najgorzej, jest tutaj przygotowany już odkurzacz, mały Mosmatic, pistolet z ustawieniem ciśnienia. Zobaczcie, jak to ładnie mówią, jeden glon. Natomiast nie ma się co dziwić, ponieważ zadam takie pytanie tendencyjne, no jak ma tutaj nie być glonów, jeżeli słońce wstaje tutaj i idzie w ten sposób, tutaj jest cały czas cień. Nakładamy płyn, myjemy to, potem przestawiamy te wszystkie rzeczy tutaj i znowu myjemy całość. Natomiast całkiem później z właścicielem przesuniemy jeszcze tą, nie wiem jak to powiedzieć, wiatę na właśnie ten basen i umyjemy też te części łącznie z szyną. Więc ja nakładam płyn i ciśniemy. Nie wiem, czy mnie słychać i przede wszystkim, czy widać ten efekt z tego ujęcia z daleka, natomiast specjalnie wam jeszcze pokażę. Coś takiego. Glony ładnie schodzą, więc ja jadę dalej. Thank you.
Ostatnim elementem będzie basen. Też tutaj jest dużo deski do umycia. Te elementy się przesuwają, więc będzie mi zdecydowanie łatwiej. Zobaczcie, woda jest dosyć mocno zanieczyszczona i właściciel powiedział, że będzie zmieniana za około tam tydzień, dwa, więc mam się nią podobno w ogóle nie przejmować. Dlatego nie podpinam żadnego odkurzacza, zamiotę tylko sobie tutaj delikatnie, umyję, no i możemy przechodzić do następnego etapu. Natomiast nie wiem, czy widzicie, może wam przybliżę, nie wiem, czy to wyjdzie. Ale zaczął padać deszcz. Basen ładnie umyty, natomiast nie chcę tam wchodzić, bo od kilkunastu dni właściwie leje codziennie, więc jest tutaj pełno błota. Boję się, że wniósłbym to niestety na tą ładną deskę. Tam z daleka już zaczyna przesychać. O, albo tutaj. Nie ma żadnych smug, pasków. Mam nadzieję, że wam się podobało. Deska u mojego klienta wygląda jak nowa. Na koniec zachęcam do wciśnięcia suba, łapki i dzwonka, ponieważ wtedy będziecie na bieżąco z nowymi odcinkami. Social media macie na dole. No i ja już się z wami żegnam. Widzimy się za kilka dni. Trzymajcie się. Cześć.